Co chce powiedzieć ci osoba ukochana? Czyli twoja osoba ukochana, niezależnie czy jest to kobieta czy mężczyzna. Zobaczmy, kochani, co chce powiedzieć ta osoba teraz, na tą chwilę, z kart Tarota. Witam was serdecznie, moi najkochańsi subskrybenci. Kocham was, że tu jesteście, że zaglądacie codziennie. Bardzo się cieszę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I oczywiście kliknijcie na łapkę w górę, czyli kliknijcie na lajkuję. I komentujcie, piszcie mi swoje historie, piszcie mi, czy rezonuje w jakimś stopniu ten rozkład z wami. Ja czytam codziennie i uwielbiam po prostu wasze komentarze, bo wtedy czuję was, że jesteście w potrzebie, że też macie rozmaite problemy emocjonalne, problemy w związkach. Zapraszam was oczywiście na wróżby indywidualne, jeśli chcecie, bym wam osobiście powróżyła z kart Tarota, Lenormand lub kart cygańskich lub anielskich. Jakie sobie tylko życzycie, mogę nagrać wam prywatny filmik lub powróżyć wam przez WhatsApp lub Messengera. Napiszcie mi e-maila. Mój e-mail oczywiście wyświetlam tutaj na kanale i w filmikach. Zapraszam was serdecznie. Co chce powiedzieć osoba ukochana? Co chce powiedzieć teraz osoba ukochana? Przypominam, że jest to wróżba kolektywna, oczywiście, kochani, dla nas wszystkich, tak? Dla was, dla mnie. Co chce powiedzieć osoba ukochana? Co teraz chce powiedzieć osoba ukochana? Co teraz chcę przekazać, powiedzieć osoba ukochana? No mamy tutaj już, kochani moi, Der Wagen, czyli jak to po polsku, moment, ciągle zapominam tego słowa, widzę. Więc to jest, moment, to jest siódemka wielkich arkan. Muszę sobie, rydwan, właśnie rydwan, taką ściągawkę mam, żeby zobaczyć te polskie słowa. Ciągle zapominam tego słowa rydwan. Więc rydwan, kochani, no to jakieś szybkie tempo, tak? Może podróż, może przeprowadzka, może, no nie wiem, jazda jakaś ostra, bez trzymanki wręcz, tak? Bardzo tutaj jakieś, kochani, szybkie zmiany. Przyjdą, jakby ruszą się sprawy, tak? Trzeba będzie tylko się zastanowić, w którą stronę to wszystko ma pójść, w lewo, w prawo. Nie wiadomo jeszcze, czy to pójdzie dobrze, czy źle, tak? Czy pozytywnie, czy negatywnie się rozwinie, ale będzie tempo. No, furman to jest narwany, tak? Narwany mężczyzna, który jedzie na oślep i nie wie, gdzie zajedzie. Więc, no ale mamy tutaj połączenie, jakiś nowy kontakt, czy nowe sprawy ruszą się, czy szwung, tak? Trzeba być odważnym tutaj, jeśli są jakieś zmiany na przykład, żeby podjąć jakieś decyzje, coś zmienić, tak? Czy przeprowadzka, czy wyjazd, trzeba być tutaj odważnym i szukać właśnie nowe cele i za nimi podążać, tak? Może jakaś podróż dalsza autem też tutaj jest, tak? Zaplanowana, więc tutaj trzeba ruszyć. Trzeba też być pewnym siebie w tym działaniu. Na pewno tu podjęte jakieś działania. No i mamy królową buław, czyli też silną, atrakcyjną, charyzmatyczną kobietę, seksowną bardzo. Mamy maga, czyli tej magika, maga, w sensie, że tutaj ktoś będzie was czarował, może manipulował, uwaga, tak? Lub ktoś po prostu, kto będzie wszelkich swoich starań, talentów, uroków używał, by, no by coś tutaj się ruszyło, tak? Z miejsca. Także to, co chce ta osoba wam powiedzieć, to jest to, że chciałaby jakieś zmiany, jakieś przemiany, jakieś tutaj, żeby coś ruszyło między wami, tak? No i mamy następną królową, czy jakaś druga kobieta, królowa monet, czyli jakaś stabilna tutaj kobieta, czyli ta osoba, chciałabym powiedzieć, że jesteście stabilną osobą, no jakąś tu ma dobrą dla was wiadomość czy ofertę,
dobre jakieś tej przyjdą od tej osoby wieści być może problemy wasze się rozwiążą, ta osoba na pewno chce wam powiedzieć, czy chciałaby, żeby te problemy się między wami rozwinęły, żeby było znowu pozytywnie, pięknie, żeby znowu był dobry czas między wami, tak? Jakieś dobre, pozytywne po prostu tej, nie wiem, czy działania, czy wiadomości, żeby były między wami, tak? Niemniej jednak są jakieś tu dwie kobiety, królowa buław i królowa monet. Być może chciałby powiedzieć wam on, tak, że są to jakieś dwie kobiety, że on jest jakiś rozbity pomiędzy dwoma kobietami. Jeśli chodzi u was o trójkąty, to na pewno coś takiego tutaj występuje. Natomiast jeśli nie ma u was trójkątów, to być może ta osoba ma w wyborze dwie osoby, tak? Dwie kobiety, dwóch mężczyzn, no zależy jaką płeć tutaj chodzi. Głupiec. Głupiec mówi oczywiście o kimś, kto jest bezmyślny, kto nie umie planować, kto żyje tu i teraz, chwilą, przygodą, ahoj przygodo, żyje ryzykiem, żyje po prostu chwilą, tylko teraźniejszą, nie planuje, nie umie planować na przyszłość, nie umie zrobić uporządnych planów i jest tylko jakby skory do przygód, tak? Nie można tej osoby traktować poważnie. Natomiast też ta karta mówi o nowym początku. Zero. Zaczynamy drogę od początku, od niczego, od zera. Zaczynamy jeszcze raz, próbujemy, czyli nowa szansa, tak? Dlaczego? Ponieważ są tutaj emocje, jest miłość. As kielichów, czyli szansa bardziej tutaj w tym wypadku, czyli w tej konstelacji tych kart, powiedziałabym, że tutaj raczej nowa szansa, zaczęcie od zera, jeszcze raz, i jakby planowanie tej, nie wiem, nowej próby przeprowadzki, czy razem jakiejś podróży może też, tak, czy jakichś zmian na przykład w relacji, o czym ta osoba chciałaby tutaj porozmawiać, czy się wymienić i zacząć jeszcze raz. Ponieważ są uczucia, jest szansa na nową, dużą miłość, na bycie szczęśliwym, na głębsze jakieś uczucia, jest szansa na szczęście, na pogodzenie się, na pokój między wami, czyli harmonię znowu i również, żeby otworzyć się na to nowe, żeby otworzyć się na tą nową szansę i żeby otworzyć się tutaj uczuciowo, emocjonalnie, żeby otworzyć swoje serce, tak? Na coś nowego. Więc kochani, przemiany, zmiany, szybkie tempo działania, dobre wieści i tutaj ta osoba jakby chciała użyć wszystkich swoich możliwości, wdzięków i talentów lub predyspozycji, żeby wam tutaj, nie wiem, jeszcze coś zaoferować, tak? Czy żeby się pogodzić, na przykład, jeśli macie konflikt. Także to chcę wam przekazać teraz na tą chwilę. Wasza osoba ukochana, pozdrawiam was serdecznie, ściskam, zapraszam na mój kanał codziennie i lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie oraz zapraszam was na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.